Witam Was serdecznie, widzowie, w kolejnym odcinku z Brawl Stars na moim kanale. W dzisiejszym filmie sprawdzę, ile są warte moje wszystkie skiny na moim koncie w Brawl Stars. Ale przed startem tego odcinka zostawcie łapkę w górę dla zasięgu oraz zasubskrybujcie mój kanał wraz z dzwoneczkiem, aby nie przegapić kolejnych filmów z tej gry. Pewnie zapytacie mnie, jak obliczę, ile są warte wszystkie moje skiny na moim koncie w Brawlu. A więc już Wam odpowiadam na to pytanie. Wchodzę tutaj w sklep, wchodzę w katalog, no i mamy tutaj wszystkie rzadkości skinów. No i u góry tutaj przy każdej rzadkości piszę, ile mam skinów właśnie z tej danej rzadkości i po prostu będę mnożył ilość skinów z danej kategorii razy ich cenę, czyli na przykład w przypadku skinów rzadkich 53 razy 29, bo tyle jest warty jeden skin z tej rzadkości, wyjdzie mi cena i potem wszystko dodam. Wyjdzie mi liczba w gemach i potem po prostu przeliczę gemy na pieniądze, na złotówki. A więc dobra, widzowie, lecimy od początku, od pierwszej rzadkości przebrań, czyli od rzadkich. Z tej rzadkości mam 53 skiny, więc 53 razy 29 podaje już naprawdę ogromną sumę, bo aż 1537 gemów. Dobra, widzowie, lecimy z kolejną, drugą kategorią i są to skiny bardzo rzadkie. Z tej kategorii mam 78 skinów, więc 78 razy 79, tak? Tak, dokładnie, razy 79 gemów, co daje 6162 gemy. Dobra, nie zwalniamy tempa, przechodzimy do kolejnej kategorii epickich przebrań. Z tej kategorii mam 79 skinów, więc 79 razy 149, co daje sumę 11771 gemów. Dobra, przechodzimy do przedostatniej kategorii skinów. Są to skiny oczywiście mityczne. Z tej kategorii mam tylko 3 skiny, więc 3 razy chyba 199, dobrze mówię? Tak, razy 199, co daje sumę 597 gemów. Przechodzimy do przebrań legendarnych i z tej kategorii przebrań legendarnych mam 5 skinów, więc 5 razy 299 gemów, co daje sumę 1495 gemów. I teraz przechodzimy do ostatniej kategorii, czyli skinów hiperdoładowania, i one są warte 499 gemów, bo tyle są warte te skiny nowe do Rico, więc te skiny do Baza też tyle są warte, więc po tyle policzę. Więc z tej kategorii mam 2 skiny, więc 2 razy 499 to daje 998 gemów. Teraz, widzowie, dodam te wszystkie gemy, które mi wyszły z tych wszystkich kategorii do siebie, zobaczymy, ile ich jest i potem przeliczymy, ile warte są te wszystkie gemy za te skiny, przeliczając na polskie złotówki. Dobra, widzowie, ja już dałem do siebie te wszystkie gemy i zobaczmy, ile ich wyjdzie razem. O kurde! Ej, dobra, takiego wyniku to się nie spodziewałem, widzowie. Wszystkie te moje skiny na moim koncie, które mam aktualnie, są warte łącznie 22560 gemów. Teraz tak, widzowie, 2000 gemów warte jest 600 zł, więc szybka matematyka. Dobra, widzowie, jestem już po podliczeniu i wszystkie moje skiny warte ponad 22000 gemów, przeliczając na złotówki, są warte 6750 zł około, więc to naprawdę chory wynik i takiego wyniku, szczerze mówiąc, widzowie, się nie spodziewałem, więc to jest naprawdę mega grubo. No i to moje konto trochę jest warte, z tego wychodzi. A teraz jeszcze tak dodatkowo, widzowie, policzę, ile mam łącznie skinów na moim koncie i zaraz Wam powiem. Dobra, widzowie, już podliczyłem, ile mam łącznie skinów na moim koncie.
No i jest to aż 220 skinów za ponad 22 tysiące gemów i w przeliczeniu gemy na pieniądze za ponad 6 tysięcy złotych. Więc myślę, że te liczby są naprawdę ogromne. No i myślę, że przez to moje konto jest naprawdę dużo warte. No i ja na tym będę kończył ten odcinek. Jeśli wam się on podobał, to zostawcie łapkę w górę dla zasięgu oraz zasubskrybujcie mój kanał wraz z dzwoneczkiem, aby przegapić kolejnych filmów z Brawla na moim kanale. No i co? Do zobaczenia w następnym tygodniu. Nara!